Cześć, witam w mojej kuchni po raz kolejny. Cieszę się, że jesteście z nami i zapraszam na przystawkę albo zakąskę, która niesie za sobą dużo kontrowersji. Dlaczego? Dlatego, że jest tyle zwolenników, co przeciwników. Bo będziemy dziś robić bewsztyk tatarski. Bewsztyk, który jest z surowego mięsa. No i dlatego ludzie po prostu boją się, bo jest żółtko, bo są jajka, boją się o zdrowie, a przystawka jest bardzo, bardzo smaczna. Ale my na te wszystkie wątpliwości mamy odpowiednie rozwiązania. Zostań z nami do końca, a pokażę Ci, co zrobić, żeby nie bać się jajka, nie bać się surowego żółtka ani surowego mięsa. Co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować bardzo dobrej jakości wołowiny. Ja tu mam 400 gram bardzo dobrej jakości wołowiny, mam ligawę. Będziemy potrzebować ogórki konserwowe, cebulę, pieprz, sól, oliwę z oliwek, no i jajka. Będziemy potrzebować jajek żółtka same. Zaczynamy od tego, że będziemy kroić wołowinkę. Można ją zmielić, jak nie masz obawy jakieś przed krojem, bo potrzebujesz do tego bardzo ostry i taki nóż do ręki, ciężki nóż kucharski. Ja tu mam kołyskę, spróbuję, który będzie lepszy do wołowiny. Ale potrzebujesz takie narzędzie. Jak nie masz takiego albo nie chcesz kroić, możesz zmielić to mięso. Ja zaczynam od krojenia wołowinki na takie drobne paski. Drobne plastry w sumie. Później będziemy to siekać, ale ten nóż jest naprawdę bardzo dobry. Odpowiedni. Wołowinę rozdrabniamy. To chwilę potrwa. Trzeba to ładnie, dokładnie na bardzo drobne kawałki. Ale uwierzcie mi, tatar będzie dużo lepszy jak zmielony. Co będziemy potrzebować? Musimy bardzo drobno to posiekać teraz. Teraz posólmy delikatnie po raz pierwszy, później jeszcze raz i dajmy świeżo zmielony pieprz. Więcej przypraw się nie daje, ewentualnie jak ktoś lubi, może dać magii. I teraz jeszcze raz to posiekajmy, to wszystko przerzućmy i jeszcze raz posiekajmy. Przerzućmy jeszcze raz i delikatnie polejmy oliwą z oliwek. Kochani, zobaczcie, ta wołowinka musi być bardzo taka, o, tak jak tutaj widać, bardzo drobno pokrojona, ale nie jest zmiażdżona. To jest bardzo ważne właśnie. Ten tatar smakuje zupełnie inaczej. Widać, jakie to są malutkie kawałki. Odmielonego na maszynce. No, to nie jest na maszynce, to jest nożem, a na maszynce jest bardziej takie sprasowane to mięso. Dajmy teraz jeszcze, mamy już posiekane trochę pieprzu. Pamiętajcie, sprawdzajcie ile. Każdy musi według siebie ten pieprz, sól dać. Jeszcze soli i oliwa z oliwek. I teraz to musimy wszystko dobrze wymieszać. Ewentualnie, tak jak mówiłem, jak ktoś lubi magii. Ale to można też na talerzu już po prostu. Każdy sam sobie na talerzyku wymieszać z żółtkiem. Dobrze wymieszane mięsko bierzemy, robimy kulkę. Robimy środek taki.
na żółtko miejsce. Teraz bierzemy się za cebulę, drobno kroimy cebulę i ogórek. Musimy bardzo drobno to posiekać. Teraz bierzemy się za ogórka. Pamiętaj, że ogórki powinny być twarde, nie miękkie, takie, żeby mało wody dawały. Także twarde ogórki wybieramy konserwowe i siekamy na drobno. Kochani, ja kroiłem cebulę i ogórka, a tutaj ktoś mi udekorował, nie wiem, czary mary i taka ładna dekoracja wyszła. Także możemy tak, a możemy bez tego, jak co kto lubi. I teraz układamy ogórek i cebulkę na talerzu. Teraz dokładamy tutaj cebulę. A tu mamy drugą wersję dekoracji. Także możemy na różne sposoby, różnorako zrobić. Proszę bardzo, cebulka. Tu damy teraz ogóreczka. I nie pozostało nam nic innego, jak zająć się żółtkami. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałem powiedzieć, że nie ma się co obawiać o jakąś salmonelę. Pod warunkiem, że mięso będzie dobrej jakości, będzie dobrze schłodzone, zadbamy o higienę rąk i to, co zrobimy, to zrobimy teraz, kochani. Sparzymy jajka domowym sposobem. Zapraszam. Jajka kładziemy na sitko, gotujemy wodę w czajniku i przelewamy wrzątkiem. I kochani, naprawdę to wystarczy. Mamy sparzone jajka i teraz nie mamy się co obawiać. Dajemy wrzątka. Pamiętaj, że same żółtka. I wrzucamy. Kochani, jeśli jeszcze macie obiekcje, że to za mało takie sparzenie, ale uwierzcie mi, naprawdę wystarczy, można jeszcze najpierw jajka umyć sodą kaustyczną, taką oczyszczaną. I dopiero wtedy sparzyć. To będzie jeszcze bardziej pewne i tu już na 100% nic się nie może stać, chyba że jajko będzie z bukiem takim, no zepsute. Nie masz pomysłu na dobrą przystawkę, na dobrą zakąskę, a masz gości? Zapraszam. Możesz zaskoczyć rodzinę, przyjaciół. Nie masz pomysłu na dobrą przystawkę, na dobrą zakąskę, a masz gości? Zapraszam. Możesz zaskoczyć rodzinę, przyjaciół. Nie masz pomysłu? Jest jeden warunek z tatarem. Trzeba go szybko jeść. A jak szybko jeść, no to ja muszę podziękować za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania i życzę smacznego. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.